Jak wrażenia po strzelaniu? Broń ciężka? Broń nie jest ciężka, ale szczerze mówiąc myślałem, że lepiej mi pójdzie z celnością. Być może jest to kwestia tego, że się pospieszyłem. Jeżeli chodzi o młodzież, to uczymy ją postawy strzeleckiej, oddawania dobrych i celnych strzałów, bezpieczeństwa, które jest jakby tutaj najważniejsze. No i wracamy do tematów tego strzelectwa sportowego. Trenażer odpowiada wszystkim, że tak powiem, rzeczom do tego, aby móc spokojnie przeprowadzić te zajęcia i jakby jest równe. Te repliki są bardzo zbliżone do broni palnej. To jest dobra lekcja WF-u ze względu na to, że tutaj też młodzież pracuje nad swoimi postawami, nad swoją, że tak powiem, postawą, więc tutaj to jest duże, że tak powiem, ułatwienie, jeżeli chodzi o kwestie przeprowadzania później na przykład tego, co się nauczyli na WF-ie, przenoszą sobie tutaj. Nie śpieszcie się, celujcie dobrze. Postaram się tutaj w szkole, w Wyspowie Szkół Mechanicznych wprowadzać pewne innowacje, jeżeli chodzi o zajęcia wychowania fizycznego. No w tym przypadku bierzemy udział w ministerialnym programie upowszechniania strzelectwa sportowego, jakie tutaj prowadzi Akademicki Związek Sportowy. No i tutaj widzę duże zainteresowanie wśród młodzieży. To jest też odnoga sportu, jak wiadomo, i widzę tutaj są zainteresowani. Szkoła męska, męskie zajęcia, także tutaj wszystko się ze sobą wiąże. Wiem, że tutaj niektórzy chłopcy, którzy tutaj nawet teraz uczestniczą w tych zajęciach, trenowali strzelectwo, bo też przed zajęciami tutaj rozmawiałem z nimi. Także to jest też może jakiś powrót do uprawiania sportu, kto wie. Jak oceniasz tego typu zajęcia? No bo to jest chyba coś do tej pory takiego nieoczywistego w szkole. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się dzisiaj takich zajęć, ale moim zdaniem jest to miła niespodzianka. Podoba mi się, jak pan tutaj przedstawia to i przedstawia różne zasady bezpieczeństwa broni czy budowy. Pomaga nam dostosowywać swoją pozycję strzelecką i pokazuje, jak celnie strzelać. A na co zwróciłeś uwagę z tego, o czym instruktor mówił? Zwróciłem uwagę definitywnie na zasady posługiwania się bezpiecznego bronią. Postawę strzelecką już trochę mniej, ale myślę, że mogłem z tego wziąć jakąś naukę, patrząc po mojej celności. Mamy tu i broń krótką, i broń długą. Tak, w tym systemie akurat strzelamy najpierw z pistoletu, a potem z karabinku, więc młodzież uczy się postawy do strzelania z pistoletu i do postawy strzelania z karabinku. Takich 90 minut to jest dobry początek, czy to jest coś, co powinno być powtarzane regularnie? Myślę, że to na początek jest dobre, ale myślę, że też w każdej szkole powinna powstać strzelnica, która by uczyła młodzież tematów strzeleckich. Jest to sport, no i w razie W podnosimy kwestię obronności kraju. Jak będzie wyglądał cały ten program? Czy to będzie tylko to jednorazowe spotkanie? Nie, tych spotkań będzie więcej, bo będą przeszkolone trzecie, czwarte klasy, w niektórych też piąte, więc ktoś, kto dzisiaj jest w trzeciej klasie, będzie przeszkolony jeszcze raz. No niestety ci, co są w piątej, będą tylko jakby raz, ale tak czy siak na pewno tych spotkań będzie więcej, szczególnie, że dyrektorzy szkół pytają o to, więc najprawdopodobniej ten program troszeczkę zostanie poszerzony po to, żeby jakby spełnić te możliwości jak najlepszej nauki dla uczniów. Dzięki temu, że Akademicki Związek Sportowy jakby koordynuje cały program przez lata 2023-2025, planem jest, żeby ten cały sprzęt przeszedł na stan klubu i zwiąże się to na pewno też z rozszerzeniem sekcji strzeleckiej, dlatego że ja jestem pasjonatem strzelectwa i myślę, że jest w tym duży potencjał, zarówno jeśli chodzi o obronę kraju, jak i to strzelectwo sportowe, które myślę, że jesteśmy w stanie ten potencjał rozwinąć także u siebie w klubie.